Division Governor Arkadiusz Baraniok. Zapraszam, Arku. Dziękuję Ci, Beato. Ja nie wiem, co mam odpowiedzieć. Nawet moja żona tak dobrze o mnie nie mówi. A to powiem, myślę, po dzisiejszej sesji, Nie, bo to nie jest związane z Toastmasters. To jest troszeczkę daleko, ale na pewno ciekawe. Moi drodzy, jestem w klubie Toastmasters od 4 lat. Troszeczkę nawet dłużej. I miałem przyjemność do tej pory pełnić dwie funkcje w dystrykcie, czyli być gubernatorem rejonu i teraz gubernatorem okręgu, czyli dywizji. I dostałem niezliczoną ilość pytań, tak właściwie to o co chodzi. Co to ta dywizja, a co to ta area, a co to jakieś tam dystrykty, jakieś spotkania macie, o co w ogóle chodzi? To jakieś teli do Warszawy, gdzie się wszyscy o tym mówią, ale tak naprawdę to jakieś chyba czarowanie albo jakieś takie... Sekta, tak, bajery, nie wiadomo co tam się dzieje, pewnie jakiś tam marketing wielopoziomowy i tak dalej. Dlatego postanowiłem powiedzieć dzisiaj coś więcej, jak to właściwie zorganizowano, o co w tym Toastmasters chodzi, kto stoi za klubem i co tacy ludzie robią, jak na przykład ja. I no to zobaczycie, o co chodzi tak naprawdę. To tak tytułem wstępu. Tak naprawdę jak przychodzimy do klubu, to myślimy, że jesteśmy my i taka tam ściana ludzi. Ktoś tam się kręci, coś się dzieje, ludzie chodzą, coś się pojawia, agenda, duże zamieszanie, tak? Ale jesteśmy my jako członek klubu. Przystępujemy do klubu i tak naprawdę to nas interesuje, że my jako osoba, ja jako Arek przystąpiłem do klubu, to tak naprawdę byłem ja i klub. A co dookoła, pojęcia nie było żadnego. I od tego się cała przygoda zaczyna. Tak naprawdę Toastmasters to jest organizacja, która jest nastawiona właśnie na nas, właśnie na nasze indywidualne postacie. To może troszkę brzmi dziwnie, ale ta hierarchia w Toastmasters jest odwrócona. Jedną z idei, jaką zobaczycie z wartości Toastmasters jest to, żeby służyć właśnie członkom Toastmasters, że każda osoba, każdy członek to jest osoba o równych prawach, o równych możliwościach i tak naprawdę tak to w życiu jest. Czyli każdy z nas może zostać na przykład prezydentem Toastmasters International. Druga sprawa, czy ktokolwiek chciałby się przeprowadzić do Kalifornii, żeby tam mieszkać i rok urzędować, tak nie pracując i całą tą robotę robić, ale każdy może, bo każdy w tej organizacji jest równy, dlatego ta struktura jest troszeczkę inna niż typowo w biznesie na przykład i nie ma szefa szefów. Dlatego jak ktokolwiek mówi na postać na przykład gubernatora, że to jest jakiś tam szef, to z masterów, nie ma takiej postaci. To jest po prostu osoba, która przez pewien czas pełni pewną funkcję, oddała swój czas po to, żeby wspomagać i rozwijać tę organizację. I tak to w praktyce wygląda. No ale przechodzimy, mamy klub. Tak, to jest coś, co jest tym pierwszym miejscem spotkań. Z reguły nas ktoś zaprasza do tego klubu. Przychodzimy na spotkanie, spotykamy ludzi, coś się dzieje, ale znowu nie do końca rozumiemy, co tam się dzieje dalej. Tak, dlaczego jakieś zebrania są, ten klub się spotyka, ma tam jakiś zarząd i tak dalej. Ale klub zorganizowany jest w bardzo, bardzo prosty, a zarazem przemyślany sposób. Klub to członkowie, jest ich z reguły od 20 do bywa, że 50, chociaż tak jest taki górny limit, potem kluby się powinny dzielić na mniejsze, ale żeby klub mógł dobrze funkcjonować, żebyśmy mogli wygłaszać swoje przemówienia, dostawać oceny, żeby coś się działo aktywnego, żeby te spotkania miały pełne życia, myślę, że taką cyfrą to jest od 30 do 40 członków. Czyli na spotkaniu pojawia się pomiędzy 25 a 35 osób z gośćmi i te spotkania są takie naprawdę na dobrym poziomie. I tak, większość klubów funkcjonuje. Ale od czasu do czasu pojawiają się również takie sytuacje, że coś robimy poza klubem. Mówimy o jakichś konkursach, w dywizji, w dystrykcie. I kolejnym takim jakby jednostką organizacyjną poza klubem, czy mamy członka, który przychodzi do klubu, w którym jest kilkudziesięciu członków, jest coś takiego, co nazywamy rejonem, po angielsku area. Rejon to tak naprawdę obszar danego terytorialnego jakiegoś kraju, w tym wypadku mamy tu jakąś część Polski, na którym istnieje kilka klubów, to może być jedno miasto nawet, w którym jest kilka klubów. Z reguły jest to od 3 do 5 klubów. Do 7 bywa w sytuacjach takich, kiedy te rejony się rozrastają. Natomiast najczęściej jest to 7-5 klubów.
Jak zobaczycie później na mapie, takich rejonów w Polsce jest kilka i właśnie różna ilość klubów w tych rejonach się znajduje. I o co chodzi z tym rejonem? To jest tak naprawdę taka jednostka administracyjna. Porównałbym to do powiatu na przykład. Czyli mamy miasto, mamy powiat i ten nasz rejon to jest coś w rodzaju powiatu. Takim obszarem opiekuje się osoba, którą nazywamy gubernatorem rejonu lub gubernatorem area governor po angielsku. I jeśli ktoś był wcześniej na moim pierwszej prezentacji, to zauważył tutaj 5 osób występujących i przedstawiających swoje raporty. To byli właśnie gubernatorzy rejonów, czyli te osoby, które opiekują się takim obszarem, taką częścią terytorium. I na tym poziomie zaczynają się dziać już bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie tutaj organizowane są na przykład konkursy. Pierwszy poziom konkursów to są konkursy klubowe. Kluby organizują i wyznaczają swoich kandydatów. I kolejny poziom konkursów to jest właśnie rejon. Czyli spotykamy się, na przykład 5 klubów w rejonie, spotyka się gdzieś kandydaci z tych klubów, czy zwycięzcy konkursu z tych klubów spotykają się gdzieś w jakimś miejscu i rozgrywają konkurs rejonu. Tak kiedyś było organizowane, że gdy mieliśmy 2 rejony w Polsce, to na przykład konkursy były w Warszawie lub w Poznaniu, tak, połączone razem. W tej chwili to jest bardzo trudno, ponieważ tych rejonów jest więcej, ale to jest pierwszy poziom taki naprawdę organizacyjny i pierwszy poziom, na którym takie konkursy się odbywają, a osoba, która się opiekuje takim rejonem, czyli gubernator rejonu, to tak naprawdę taka postać, która ma za zadanie wspomagać rozwój tego rejonu. To nie jest żaden szef, to nie jest żaden kierownik, to nie jest osoba, przed którą się trzeba spowiadać i klękać i jak przyjedzie, to w ogóle się bać. Absolutnie. To jest osoba, która w imieniu dystryktu, o czym za chwileczkę powiem, czyli tej jednostki nadrzędnej nad nami, ma za zadanie wspomagać rozwój klubu. Patrzeć, czy klub wymaga pomocy. Może się okazać, że klub ma problemy na przykład z frekwencją, albo problemy ze składkami, albo problemy z programem edukacyjnym. Wtedy zadaniem takiej osoby jest wspomagać, znaleźć metody, na przykład coacha, który będzie pomagał temu klubowi pójść do przodu. A również często dodatkową funkcją takiej osoby jest zbieranie informacji dla Toastmasters, ale takich informacji stricte, powiedziałbym, nawet technicznych, czy takich organizacyjnych. Kto na przykład z członków klubu chciałby pełnić taką funkcję w przyszłości? Czyli kto chciałby zastąpić taką osobę, kto chciałby być kolejnym gubernatorem? Stąd jak jesteście w zarządzie i gubernator umawia się na spotkanie i wypełniacie taki raport, pojawiają się różne tego typu pytania, czy chciałbyś pełnić funkcję w zarządzie na przykład. Co dalej się dzieje? Kilka rejonów razem to coś, co nazywamy okręgiem. W tej chwili okręg to cała Polska. Mamy rejonów w Polsce 5. Nie tak dawno, bo jeszcze do lipca ubiegłego roku byliśmy wspólnym okręgiem części Niemiec i cała Polska. To była jedna część. W tej chwili zostało to podzielone i Polska jest samodzielnym okręgiem. Jak możemy powiedzieć, że rządzimy się sami w jakiś tam sposób, no, ale też dlatego, że rozrosła się ilość klubów, rozrosła się ilość rejonów i tych rejonów mamy w tej chwili 5. A jeśli w tym tempie pójdziemy, myślę, że w kolejnym roku Toastmasterowym, czyli od lipca, będzie tych rejonów pewnie 6 albo 7. Idąc dalej, okręg się kończy, i pojawia się coś takiego, co nazywamy dystryktem. Dystrykt to znacznie większe terytorium. W tym wypadku, w naszym wypadku, jest to Europa kontynentalna. Na przykład Wielka Brytania i Irlandia to kolejny oddzielny dystrykt. Oni mają tyle klubów, że cała Wielka Brytania praktycznie i Irlandia to jeden dystrykt. Słyszałem od kolegi, że na przykład Nowa Zelandia to też jest jeden dystrykt, albo nawet dwa, ponieważ tam jest tyle klubów, co w całej Europie, w Nowej Zelandii. Musicie sobie wyobrazić. W naszym przypadku jest to Europa kontynentalna, która też niebawem będzie podzielona na dwie części, na dwa dystrykty. Tam będzie kolejny dystrykt. Z Włochami jest pewien problem, ale to nie chciałbym wchodzić w szczegóły.
To jest nasz obecnie, tak? To jest ten, w którym się znajdujemy, nad którym pracujemy. Tak to wygląda troszeczkę inaczej na mapie Google. To się oczywiście zmienia. To jest na przykład wydruk ze strony Toastmasters z 2011 roku, także już na dzień dzisiejszy będzie to troszeczkę inaczej. Dystrykt, a nad dystryktem coś takiego, co nazywamy region. Region, w naszym wypadku jest to tak zwany region 11, jest to cała Europa i Afryka. Ta duża część to jest region 11. Cztery dystrykty to jest to, co masz na mapie. To wszystko. To jest region. To są wszystkie regiony w organizacji Toastmasters, czyli cały Toastmasters. Regionów jest 14, z czego 10 w Stanach Zjednoczonych. I tu macie skalę tak naprawdę tego zjawiska. Tak? Czyli nasz dystrykt 11 to tak naprawdę. Region, przepraszam, 11, tak naprawdę 5 dystryktów, część Europy, Środkowy Wschód i Afryka. Także zobaczcie, jakim jesteśmy małą częścią dużej organizacji, tak naprawdę. I tak naprawdę w naszych tutaj warunkach to dochodzimy, czy spotykamy się najczęściej na tym poziomie europejskim, na tym poziomie dystryktu, czyli Europy kontynentalnej. To jest to, jeździmy na konferencje, tam się spotykamy, tam mamy znajomych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy pojechali na przykład tam do Afryki na konferencję, albo gdzieś tam do Azji, albo do Ameryki. No, dzieje się naprawdę sporo. A to jest siedziba główna Toastmasters. Także zdjęcie z Google Street. To nie jest korporacja, tak? To jest organizacja non-profit, I tam nie widać, to nie jest Apple czy Microsoft, no po prostu jakaś tam siedziba i tam pracuje, nie wiem ile osób, niedużo, z tego co wiem na etacie Hadrian kiedyś wspominał o kilkunastu czy kilkudziesięciu osobach, którzy są zatrudnieni i obsługują głównie sklepy internetowe, natomiast tak naprawdę na przykład prezes Toastmasters International to też jest funkcja społeczna, to są osoby, które nie dostają pieniędzy za to, że zarządzają taką organizacją, także to, że każdy z nas tu jest z dobrej woli, to na jakimkolwiek jesteśmy poziomie Toastmasters, to i tak to tak zostaje. Tak? Sami pewne koszty ponosimy, część mamy refundowane. Jeśli coś tam robimy wspólnie, i tak to wygląda. Obecnie około 120 osób. Obecnie ze wszystkimi wolontariuszami około 120 osób. 120 osób obecnie. Około 120 osób zatrudnionych, tak? Znaczy razem z wolontariuszami, ze wszystkimi. 120 osób. Na, jak zobaczycie, ilu członków nie ma. To są dane, ja to przygotowywałem kilka dni wcześniej, natomiast tak naprawdę obawiam się, że dane mogą być troszkę starsze. Czyli dane pewnie będą dotyczyły ubiegłego roku kalendarzowego, tak, kalendarzowego Toastmasterowego. Czyli zobaczycie, że tak naprawdę 70% to jest Ameryka Północna, z czego Stany Zjednoczone to jest 60%. Myślę, że tam jak mamy 13 tysięcy klubów, to pewnie 10 tysięcy to są Stany Zjednoczone. Dane są z sierpnia. Te dane, które widzę, to jest sierpień. To jest sierpień, tak. No to po zakończeniu roku Toastmasterowego. Ja dane Polski wprowadziłem na podstawie też informacji, które są obecnie, czyli to może się różnić plus minus kilka osób. No myślę, że mamy dużo do zrobienia, słuchajcie. 541 osób jest na liście Toastmasters. W tej chwili widnieje na stronie internetowej, co stanowi 0,2% organizacji. Prawda? My spotykamy się na tej linii w Warszawie, jest dużo ludzi. Słuchajcie, to jest i tak ciągle tylko 0,2% tego, co jest Toastmasters. Ale jesteśmy lepsi od Ameryki, dokładnie tak, mimo że procentowo podobnie. I myślę, że powoli Afrykę gonimy, tak? Jeśli chodzi o. Ale mimo wszystko, 270 tysięcy ludzi, a świat ma 6 miliardów, tak? Czy więcej w tej chwili, to i tak mamy dużo do zrobienia. Słuchajcie, jak każdemu powiemy o tej organizacji, nawet za granicą, to się wiele osób jeszcze zdziwi, przyłączy i będzie nam wdzięcznych. Tak to wygląda. To jest sytuacja już w Polsce, czyli oficjalnie mamy 20 klubów. 3 kluby to są
takie czarterujące się, czyli które się rejestrują, ale jeszcze nie dokonały procesu rejestracji. Różnica jest taka, że te zarejestrowane na przykład mogą brać udział w konkursach. Osoby z tych klubów mogą brać udział w konkursach. Jeśli klub nie dokończył rejestracji, nie może brać udziału w konkursach. Jeszcze. Tak, to są oficjalne dane też z informacji, ze statystyk Toastmasters. Liczba miast, w których są kluby, ja to napisałem, są kluby takie, tworzą się kluby, tak? Czyli jest, są osoby, które się spotykają, ale jeszcze nie dokonali rejestracji, na przykład Opole, czy Rzeszów, czy tego typu miejscowości, gdzie ludzie już coś robią, już chcą coś robić, ale jeszcze brakuje tego wykupienia pakietu, podpisów i tak dalej. Liczba członków, to się nie zmienia i mamy w tej chwili 5 rejonów, czyli 5 właśnie tych okręgów, tych powiatów, w których mieszkam się kluby. Dużo do zrobienia? Jest co robić, prawda? To myślę, że nam życia nie starczy. Czy są pytania do tej części? Tak, tak, takie cele są. Dystrykt dostaje każdego roku dokładne wytyczne. Ja nie pamiętam, przyznam się szczerze, że nie pamiętam. One są dostępne, jeśli chcesz, mogę to sprawdzić. Jeśli się nie mylę, jest to przyrost około 20% w ilości klubów, bo to na ilość klubów jest przeliczone. Hadrianie, pamiętasz? Jak to ty pamiętasz, tak? Tak, my mamy cel taki, że chcemy w tym roku Dystrykt 59 powiększyć o 59 nowych klubów, a cel z góry, jaki dostaliśmy, to były 24 kluby, jak dobrze pamiętam. Wzrost 20%, o ile dobrze pamiętam, ilości członków. Każdy z Was ma dostęp do tych informacji pod stroną dashboard.toastmasters.org. Dokładnie tak, jeśli nie macie, jeśli chcecie to sprawdzić, napiszcie do mnie, czy skontaktujcie się z Hadrianem, czy ze mną, to ja te dane udostępnię, można to sprawdzić, to są bardzo ciekawe statystyki, które tam są. Wiem, że zarząd klubu europejskiego jest zawsze, dystryktu europejskiego jest zawsze bardzo ambitny i mówi tak, jeśli Amerykanie mówią, zrobimy 10% przyrostu, to zrobimy 20%. Na świecie się udaje, słuchajcie, mam naprawdę tyle do zrobienia, taki przyrost, że to jest wszystko jeszcze do zrobienia. Jeśli nie ma więcej pytań, to kolejny temat, który chciałbym Wam się przedstawić. Czy są pytania? Jest. Jest minimalna liczba członków, żeby klub mógł istnieć. Na start jest potrzebne 20, ale jak chciałbym spadnie, to klub się zamyka, czy... No. 6 to tak, żeby opłacić składki, tak, ale... No są takie kluby, które mają 8, 10, 12 osób i są takie kluby, które mają to przez długi czas. Mamy nawet w Polsce takie kluby. Staramy się im pomóc, staramy się im dać coacha, który pomaga, bada przyczynę, co się dzieje, gdzie jest problem, dlaczego te kluby się nie rozwijają. Ja się nie spotkałem osobiście, żeby takie kluby się zamykało urzędowo jakoś, nie wiem. Zamyka się, Adrianie? Nie. Tak, kluby tak? Są zamykane urzędowo. Regularnie jest dokonywany przegląd klubu, które ma poniżej 20 członków i każdorazowo jest podejmowana decyzja indywidualnie po porozumieniu z gubernatorem rejonu, czy danemu klubowi da się jeszcze szansę, czy go zamykamy. W pierwszej kolejności zamykane są kluby prospekty, które w ciągu 12 miesięcy nie uzyskały 20 członków i się nie zarejestrowały. One w pierwszej kolejności są ustawione do, że tak się wyrażę, wycięcia. Natomiast zawsze kontaktujemy się z gubernatorem rejonu po to, żeby stwierdzić, być może tam za miesiąc już będą mieli tych członków, więc nie ma sensu tego po prostu wycinać i burzyć komuś po prostu świata, który pięknie buduje. Ale są sytuacje takie, że wiemy, że to nie będzie funkcjonowało i nie chcemy, żeby ktoś, kto z zewnątrz przyjdzie, zobaczył coś, co nie działa, bo coś kuleje, coś tam nie działa. Ten klub zniechęca prawdopodobnie ludzi, skoro nie może tak mocno wzrosnąć. I nie chcemy, żeby nowi goście, którzy mają pierwszy kontakt z masterami, akurat mieli kontakt z takim klubem, który nie jest reprezentatywny. Bo wszyscy chcemy mieć tutaj jakościowe i wartościowe kluby. To jest odpowiedź osoby, która przez kilka miesięcy była na stanowisku i właśnie zajmowała się rozwojem klubów w Europie. Także macie to informację od fachowca. Jeszcze a propos
podzielenia klubów, bo coraz częściej o tym słyszę, czy tak? W Polsce rzeczywiście jakiś klub się podzielił i dwa kluby powstały w ten sposób, istnieją? Tak, podzieliły się Wrocław. Powiedziałbym tak, oficjalny podział to jest jedna sprawa, druga sprawa to jest założenie drugiego klubu, który powiedzmy, do którego część jakby członków migruje, tak? Tak, coraz częściej będzie się tak robiło, tak się działo i tak się będzie robiło, bo to jest naturalne. Nie, no ale jeżeli jest 60-70 osób i za mową trzeba czekać 3 miesiące, no to jakby rozsądek nakazuje, żeby coś jednak zrobić w tym kierunku. Nie ma ograniczenia, domyślam, ale to się nie da tak funkcjonować, powiedzmy się szczerze. No, to jest jakby wskazanie kierunku przez Toastmasters, żeby tak zrobić. Nie bardzo w tej chwili, ochętnie odpowiem Ci na przerwie, dlatego że mam kolejny temat jeszcze, który muszę skończyć, a mamy 20 minut czasu, także pozwolisz, że pójdziemy dalej. Jutro będzie sesja. To właśnie, to mamy jeszcze odpowiedź. Słuchajcie, drugim tematem, który chciałem powiedzieć, to jest też coś, co bardzo często ludzie mnie pytają, a czy my możemy używać logo Toastmasters? A co my możemy zrobić? A czy my w ogóle możemy cokolwiek napisać, że my jesteśmy z Toastmasters? I tutaj przewertowałem materiały, które są z tym związane i Toastmasters zaczyna tak naprawdę od omawiania swojej wartości, od omawiania swojej marki, swojego logo. Te są tłumaczenia dokładnie ze strony z materiałów Toastmasters, dlatego są troszkę dłuższe i zostawiam je w całości. Co to jest marka? Co to jest marka Toastmasters? Co to jest marka w ogóle? Wyjątkowa, pożądana koncepcja wcielona w produkt, miejsce, usługę ludzi, doznania. A logo, czy ten znaczek, tak naprawdę to jest symbol, który to reprezentuje. Tak mówi, tak mówią podręczniki Toastmasters. Sloganem Toastmasters jest tam, gdzie powstają liderzy, tak? Where leaders are made. Jaka jest wizja? Jaką Toastmasters podaje oficjalnie w materiałach marketingowych swoją wizję? Taką, że Toastmasters umożliwia ludziom podnoszenie swojego potencjału oraz realizację celów i marzeń. W klubach na całym świecie pomaga doskonalić umiejętności komunikacyjne i przywódcze, a także nabierać odwagi do dokonywania zmian. Tak mówią materiały oficjalne Toastmasters. I to poprzez swoją markę, poprzez swoje logo, Toastmasters chce nieść w świat. Czyli jeśli ktoś zerknie na ten globus, tak ma pomyśleć. To jest ideał. Kluczowe wartości tej marki, jaką Toastmasters jako organizacja stawia sobie, to jest uczciwość, dążenie do doskonałości. Może to brzmi metafizycznie troszeczkę, ale chodzi głównie o to, że chcemy się rozwijać, tak? Chcemy kontynuować nasz rozwój. Służba członkom, czyli to, co powiedziałem, że jesteśmy na tym samym poziomie w organizacji, wszyscy chcemy się rozwijać, wszyscy mamy do tego prawo i pomagamy sobie nawzajem po to, żeby to robić. I szacunek dla jednostki. Cokolwiek się dzieje, ktokolwiek ma inne poglądy, mamy szacunek do tego, co ma. Kluczowe wartości marki. To są wartości, te, o których pokazałem przed chwilą, które, jak to znaczy, są godne dużej, dobrej, profesjonalnej organizacji. I tak powinniśmy to postrzegać. Czyli te wartości, które Toastmasters nam daje, nakreśla, naznacza, to jest podstawa do podejmowania pewnych decyzji. Może to jest troszkę skomplikowane na początku, natomiast chciałem o tym powiedzieć, dlatego że jakiekolwiek decyzje, które podejmujemy dotyczące logo, dotyczące tego brandu Toastmasters, powinny się z tym wiązać, że my podejmujemy jakąś decyzję, na przykład budowy strony internetowej i używamy logo, które coś za sobą ma nieść. Ma nieść pewną wiadomość, ma nieść w świat pewną wizję. To jest ta wizja, tak? Czyli używając na przykład logo w zły sposób, używając informacji, materiałów Toastmasters nie tak, jak one powinny być, stajemy tak naprawdę przeciw tym wartościom, które Toastmasters nam wyznacza, które sami sobie wyznaczamy u tej organizacji wstępując. Tu są wszystkie materiały, ja tą prezentację na Wasze życzenie mogę wysłać. Tu są wszystkie materiały, gdzie szukać szczegółów. Konstytucja, informacje na stronie, jeśli jakiekolwiek wątpliwości co do używania logo mamy, możemy tam zerknąć, zajrzeć i poszperać, jak to tak naprawdę jest powiedziane. A teraz już tak z naszego tutaj pozwólka, jak możemy to wykorzystać. Ja to wyślę, albo na końcu wrócę do tego slajdu, dobrze?
Znaki Toastmasters, Toastmasters International, grafika i tak dalej są znakami zarejestrowanymi. Ktokolwiek zarejestrował kiedyś swoją markę, firmę, logo czy produkt, patentował, wie, że to jest wartość, że to jest pewien majątek, tak? To jest pewna własność, którą nie chcemy się dzielić. A jeśli się dzielimy, to na naszych zasadach. No, tak też traktujemy to, co ma ten znaczek. Tak? To jest własność organizacji naszej wspólnej, Toastmasters International. Dlatego ta organizacja mówi, jak wykorzystacie to przeciwko, albo nie w ten sposób, nie bardzo. Tak? Nie o to nam chodzi. Bardzo ważny punkt. Członkowie otrzymują materiały będące własnością Toastmasters International wyłącznie do celów edukacyjnych związanych z działalnością Toastmasters. Jakiekolwiek nieautoryzowane działanie wykorzystujące materiały podlega prawom własności Toastmasters International. Czyli pytanie, które nawet dzisiaj otrzymałem, czy my możemy wykorzystać to, czy możemy kupić sobie z Toastmasters materiały, tak? Nie możemy. Czy my możemy wziąć książki od kolegi, który jest w Toastmasters i założyć sobie klub, tak, XY, ale uczyć się na podręcznikach Toastmasters? Nie możemy. Czy jak nie jesteśmy klubem, możemy dostać podręczniki? Nie możemy, sorry. Bo jeśli jesteśmy klubem, to te podręczniki nam się należą, my je dostaniemy. Tak, bo to jest własność organizacji. Natomiast jeśli nie jesteśmy, to nie jesteśmy. Musimy się zarejestrować, spełnić pewne formalne działania, zobowiązać się do pewnych rzeczy, czyli na przykład zobowiązać się do tego, że deklarację znacie, tak? Wszystkie punkty po kolei. I wtedy to jest postęp dobrze, jeśli takie mamy od Ciebie zapewnienie, proszę bardzo, to są Twoje materiały. Ale używaj je tylko na potrzeby Toastmasters. No i tu mamy bardzo prostą sprawę. Tak? Nieautoryzowane użycie znaków lub materiałów jest zabronione i może skutkować usunięciem członka z organizacji, cofnięciem praw do prowadzenia klubu, usunięciem zajmowanej funkcji oraz innym postępowaniem dyscyplinarnym i prawnym. Czyli na przykład, jeśli użyjemy logotypu Toastmasters komercyjnie, robiąc na przykład szkolenia, ja tak, Arek Baraniok robię szkolenia i napiszę sobie Toastmasters gdzieś na swojej stronie internetowej, jestem członkiem, tak, super, fajnie i tak dalej. Czy to jest dobre, czy to jest nie, czy to jest karalne? Moim zdaniem jest to przeciw konstytucji Toastmasters, bo to jest logo organizacji, a nie moje własne, tak? Czyli ja nie mogę bez zgody tej organizacji czegoś takiego używać. Jeśli mówimy o współpracy często, tak? Klub, a na przykład szkoła. Bardzo częste pytania. Czy możemy wykorzystać, czy nie możemy wykorzystać? Teoretycznie nie. No bo jest to na potrzeby organizacji. Tu, okej, wzajemna promocja i tak dalej, i tak dalej. Do tego punktu dojdziemy, bo takich właśnie pytań mamy najwięcej. Tak, co zrobić? No, szkoła mówi, damy wam nasze logo, a wy dacie nam nasze logo i tak naprawdę pohandlujemy sobie logotypami i właśnie, co dalej? Tak naprawdę co nam wolno? Do tego wszystko zmierza. Co nam wolno? Wykorzystać markę, znaki Toastmasters oraz dostępne materiały wyłącznie do celów edukacyjnych powiązanych z działalnością klubu. Tak naprawdę to nam wolno. I wszystkie inne ewentualności powinny być uzgodnione i dogadane z centralą z Toastmasters International. Takie to bardzo jest opostrzone. Nie możesz. Nie możesz. No musisz zapytać. Musisz zapytać. Ale dostałem to z Masters. To jest wszystko bardzo płynne, właśnie. I ja wam powiem, co naprawdę wolno i co to z Masters pokazuje i mówi, że można. Natomiast co zrobić? Na swojej stronie, swoje własne i mam to w klapie na tym zdjęciu. Wiesz, ja nie ustalam tych reguł, tak? Ja próbuję przekazać to, co jest powiedziane w tych materiałach i jak ja to rozumiem. Natomiast jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, jest powiedziane jasno, prosimy pytać, jest adres e-mailowy, gdzie pytamy, tak? Czyli piszemy wtedy i jeśli dostaniemy zgodę, mamy bardzo, bardzo komfortową sytuację. Mamy napisane, opisujemy swój przypadek, co mogę zrobić, czy mogę użyć, czy nie. To ma sens, mówi tak, nie, koniec. Pisemna zgoda na co prosimy. Tak, prosimy, pytamy, jest do tego strona, tak? To ja mam takie pytanie ogólnie. Jaka jest wtedy właśnie relacja tego wszystkiego do przepisów prawnych, które zajmują się tymi znakami towarowymi, które mają ewidentnie takie instytucje jak dozwolony, użytek? Nie obowiązuje polskie prawo, obowiązuje prawo amerykańskie. Może odpowiedź lepszą niż ja bym mógł udzielić.
Ja myślę, że Amerykanie... Ale jeżeli znak jest zdecydowany z polskim, ale nie takie znak nie jest. Może być w Europie, jako znak europejski. Że jest wszędzie, gdzie są dystrykty. Tak jest powiedziane, wszędzie, gdzie są dystrykty, znak jest zastrzeżony. Ja tego nie sprawdzałem, czy zainteresował. Ja przypuszczam, że ogólnie europejsko jest, czyli w tej instytucji w Hiszpanii jest zarejestrowane. Wiesz co, zastrzeżone jest logo i marka też. Natomiast... Hadrian, właśnie, Hadrian, czy masz, jakie ty masz? Nie, tego nie słychać. Raz, dwa, trzy. Nie słychać, słychać. Szkoda, dobra. Jego mikrofonu. Teraz, kwestia jest taka. Nie, wystarczy, mam dość głośny głos. To masz włącznik na bagażu. Możesz napisać, że jesteś członkiem Toastmasters na swojej stronie internetowej pod warunkiem, że... Bo polskie prawo tutaj precyzuje kwestię kontekstu. Że... O, tu Mateusz na pewno będzie mógł mnie wesprzeć jako prawnik. Kwestia polega na tym, to nie może w żaden sposób naruszać dobrego wizerunku Toastmasters. To znaczy, jeżeli ja piszę o sobie, jestem właścicielem, zarządzam burdelem, a oprócz tego jestem członkiem Toastmasters, na pewno jest to złamanie reguł. Należy dostosować zadań edukacyjnych, tak, ale to nie znaczy, że my jesteśmy tajną instytucją, która nie może powiedzieć, że istniejemy. Natomiast, jeżeli informujesz o tym, że jesteś członkiem Toastmasters, to nie może być takiej sytuacji, że wszystko, co robisz, jest powiązane z Toastmasters. To znaczy, że nie możesz powiedzieć, że na przykład jestem trenerem, dlatego jestem dobrym trenerem, bo jestem w Toastmasters, bo jest to promowanie swojego własnego biznesu i tutaj zgodnie z zasadami jest to niedopuszczalne, ale jeżeli wśród wielu swoich hobby wpiszesz, jestem oprócz tego członkiem tutaj i tutaj, jak najbardziej tak. I to samo dotyczy trzymania pina w klapie. Jeżeli jesteś na spotkaniu Toastmasters albo jakimkolwiek niedochodowej miejscu, gdzie reprezentujecie interesy Toastmasters, jak najbardziej macie prawo, a nawet powinniście mieć ten swój pin w klapie. Przepraszam bardzo, że go nie mam, jest w moim plecaku, nie chciałem już zawracać głowy chłopakom, jak to oddałem. Przepraszam, że go nie ma na sobie, to jest idealne miejsce na to, żeby mieć go na sobie. Jeżeli siedzicie w pracy, to nie za bardzo, dlatego że jak macie kontakt z klientem, możecie naruszyć poczucie tej granicy, czy teraz reprezentujecie Toastmasters, czy reprezentujecie firmę. Ja w firmie, tak długo jak nie spotykam się z klientem, noszę logo Toastmasters w klapie, dlatego że wszyscy u mnie w firmie wiedzą, że ja bardzo aktywnie promuję Toastmasters, założyłem tam klub i żeby wszyscy wiedzieli, że do mnie należy się zgłosić, jeżeli ma się co do tego pytania. Tak samo Piotr, nasz prezes, nosi w klapie logo Toastmasters, jest prezesem, jak jest w firmie. Idzie do klienta, nie ma go. Dlatego, że nie wolno mu tego. Tak? To wizytówek dojdziemy za chwileczkę. Ja mam pytanie. Zostajemy telefonika. Czy tym certyfikatem możemy się chwalić, czy on też jest tylko na zasadzie mamy i tyle? Ja niestety, przepraszam Was bardzo, będzie jeszcze możliwość zadania pytań, a chciałbym skończyć prezentację, dobrze? Bo tu pytań możemy zadawać bardzo dużo. Ja powiem tak, co jest dostępne, bo to nie jest tak, że nic tam nie wolno zupełnie. Natomiast zgadzam się z Hadrianem, że chodzi o naruszenie pewnej granicy, tak? Że my mówimy o tych wartościach Toastmasters, powiedziałem, i teraz czy my naruszamy tą granicę, czy nie? Czy... Poczekaj. Jest to, że wy mówicie pewne poczucie, jak chcę tak? Zobaczyć przepisy, żebym wiedział, że ich nie łamię. A proszę bardzo. Ja coś czuję, że nie łamię, a ktoś inny przychodzi i mówi, ale ja czuję, że łamię. Proszę to, bardzo. Masz konstytucję Toastmasters, masz prawo, masz książkę związaną z logotypem, jak go używać, masz podane dane, zerknij, poczytaj, zobaczysz. Tak? Tam jest to wyjaśnione. Ale jak napisałeś po angielsku znak graficzny, a przetłumaczyłeś jako logotyp, to nie jest to samo. Każdy tłumacz przysięgu ci powie, że logotyp to jest graficzne odwzorowanie nazwy, dobrze. A znak to jest rysunek. Dobrze, wiesz co, nie wchodźmy w szczegóły, możemy się oczywiście sprzeczać, czy to jest tak, czy nie. Ja się odwołuję do tego, co jest na stronie internetowej Toastmasters i do tego, co jest tam podane.
In English. Masz tam zrobione. Nie ma tłumaczenia w języku polskim. Obowiązuje na całym świecie konstytucja w języku angielskim. I do tego się odnosimy. Ja nie jestem prawnikiem, żeby ci w tej chwili powiedzieć, czy logotyp i to... Nie o to chodzi. Chciałbym iść dalej z prezentacją. Dobrze? Jak masz pytania, to chętnie odpowiem jeszcze. Słuchajcie, co nam wolno? Mianowicie Toastmasters daje nam gotowe możliwości, gotowe szablony, które możemy wykorzystać. I na stronie internetowej, tam gdzie podałem adresę i za chwilkę do tego wrócę, możemy zerknąć i pobrać sobie na potrzeby właśnie działania klubu pewne rzeczy. Co to jest? To jest logotyp. Żeby nie kombinować, nie skanować, nie szukać gdzieś w internecie, to mamy gotowe logotypy w różnych wersjach na stronie internetowej. Toastmasters.org, łamane przez Logos, bardzo prosto. Mamy wizytówki, szablony wizytówek. W Wordzie drukujemy, przerabiamy, mamy wizytówkę. Także możemy się ją posługiwać, oczywiście. Tak, możemy ją rozdawać, bo to jest nasza... Zachęcamy w ten sposób, działamy, promujemy klub. To jest to, oficjalny materiał dostępny na stronie. Mamy agendy. Nie musimy robić swojej, możemy gotową agendę, taką ładną, wiele klubów ma, widziałem, ściągnąć i coś takiego używać. Kolejna rzecz, szablony, do pisania maili, do pisania korespondencji, prezentacji w PowerPoint, to jest ten szablon, który ja wykorzystuję również. Szablon newslettera, strony www. Nie wiem, czy wiecie, że nawet hosting jest możliwy przez Toastmasters, gratisowy. Czyli możemy w godzinę stworzyć stronę internetową naszego klubu, według wytycznych, według tych danych, które nam Toastmasters na stronie umożliwia, udostępnia i to możemy wykorzystać bez problemów, tak? To jest działanie klubu, to jest działanie edukacyjne, to nam wolno robić. No tylko zarejestrowanych, tak. No Prospektiv też jest zarejestrowany klubem, tak? Jeśli mówimy o miejscu, gdzie się spotyka kilka osób i nie jest to jeszcze klub, to to nie jest jeszcze klub. Tak? To musimy dokonać rejestracji, czy zacząć proces po to, żeby to było ważne. Identyfikatory. Zdjęcia na przykład możemy sobie pobrać. Jeśli robimy prezentację, ja w tej prezentacji też celowo wykorzystałem na początku na przykład zdjęcie klubu, pobrane ze strony. Bo też są obostrzenia, na przykład nie wolno coś wykorzystywać tam zdjęć zwierząt w prezentacji, w relacji Toastmasters. Nie wolno. Jest dokładnie napisane, które zdjęcia można wykorzystać, są podane przykłady, można sobie pobrać, ściągnąć, wykorzystać. Widocznie jest to jakaś wartość, którą... Zdjęć zwierząt. W zdjęciach o Toastmasters, w prezentacjach, na przykład takiej o Toastmasters, jak ja teraz robię, nie wolno wykorzystywać zdjęć zwierząt. Jeśli ty masz swoją prezentację, oczywiście, domyślam się, że wolno, ale to też by trzeba zbędnić. Wzory czcionek to następne. I jest powiedziane tak, należy, jeśli nie ma tego, jeśli coś, czego nie ma na tej liście, tak, jeśli nie ma na stronie internetowej, to należy przygotować projekt i poprosić o akceptację, wysyłając prośbę. Jest podany szablon, gdzie należy wypełnić, klikamy, opisujemy swój przypadek, czekamy do 4 tygodni, to już master odpowiada. Tak jest to pisane. Tak się wynieśle nieźle w Z. Na pytania, czy tak, powiem szczerze, nie wiem, nie jestem prawnikiem, przeczytałem to, co jest napisane, postarałem się wam skrócić to w taki sposób, żeby pokazać tak naprawdę, że mamy pewien pakiet możliwości, które możemy wykorzystać, ale mamy też wiele niejasności. Ale te niejasności są podsumowane w ten sposób. Jeśli nie wiesz, jeśli nie masz pewności, a chcesz mieć jakby spokój, że nikt nie będzie miał do siebie pretensji, opisz swój przypadek, napisz, wyślij i dostaniesz informację. W związku z tym proponuję, abyśmy wspólnie, ja też to zrobię, wysłali zapytanie do Toastmasters International, jak na przykład traktować kwestię pochwalenia się przynależnością do organizacji na swojej stronie, na swojej wizytówce? Czy możemy my osobiście na stronie umieścić logo, że do takiej organizacji należymy? Na Facebooku? Na Facebooku. Certyfikaty. Adrianie, jak myślisz, certyfikaty? Czy możemy? Można każdy certyfikat, jaki uzyskaliśmy, można powiesić, ale to znowu kwestia z kontekstu. To znaczy, jeżeli my na przykład mamy coś akurat w tym miejscu sprzedajemy i wieszamy to koło certyfikatów fachowych, które są związane z tym, co robimy, na przykład sprzedajemy bułki i mamy certyfikat, że mamy certyfikat HACCP, że jesteśmy czyści, jakiś tam ISO, stratu, dratu, doperatu i obok tego powiesimy certyfikat, dostałem nagrodę, zwyciężyłem w konkursie, to jest to naruszenie po prostu kwestii kontekstu, w jakim to wisi.
Natomiast jeżeli w tym, nawet w swoim miejscu pracy, ja w moim miejscu pracy, nawet tam się pojawiają klienci, mam wiszące moje certyfikaty na ścianie, ale nie ma tam nic innego. To po prostu ludzie widzą, że ja po prostu oprócz tego jestem gdzieś aktywny, idę sobie gdzieś indziej z klientem porozmawiać, ale klient widzi czasami moje miejsce pracy. Jest to związane z moją osobą, kim jestem, robię coś oprócz pracy, natomiast nie prowadziłbym bezpośrednio pod takim certyfikatem rozmów z klientem handlowym. Nie powinniśmy na podbudowie Toastmasters budować swoich wartości, swojej kariery. My to możemy wykorzystać oczywiście w tym zakresie, o którym Hadrian mówi, ja się tutaj z tym zgadzam. Natomiast nie powinno być tak, słuchajcie, jestem w Toastmasters, w związku z tym jestem najlepszym mówcą w Polsce, w związku z tym bierzcie mnie na wszelkiego rodzaju szkolenia. Tak? To jest niedopuszczalne. Raz jeszcze, nie ja to pisałem, ja mogę to tylko w jakiś sposób interpretować. To jest nasza wspólna organizacja, dlatego mówmy w liczbach mnogich, to my wspólnie to tworzymy. I jeśli mam jakiekolwiek pytania, odsyłam to do tego, do strony internetowej. Proszę, przejrzyjcie sobie, zerknijcie, jak to wygląda i cóż. Czy są jeszcze, jest czas na jedno pytanie jeszcze. Tak? Są jakieś osoby, które się bardziej specjalizują w tym prawie Toastmasters odnośnie logo na niższym poziomie niż wiceprezes organizacji? Wiceprezes myślę też się tym nie specjalizuje, bo tego są prawnicy i sami wiemy, że Amerykanie co do logotypów, na przykład absurdalnych czasem walk, tak, koncernów IT o znaczek czy o cokolwiek. Amerykanie są przeczuleni na tym punkcie. Przypuszczam, że dla nich każde takie zapytanie czy użycie to jest od razu podejrzenie o coś tam. My do tego podchodzimy luźniej, bo traktujemy to trochę tak, nie? Ale to tak jakbyśmy nasze nazwisko gdzieś tam używali. Czy prezes? Nie wiem. Są osoby w Toastmasters i to też jest na stronie zaznaczone, należy napisać brand@toastmasters.org, zadać pytanie i dostaniemy odpowiedź. Ja nie jestem rzecznikiem patentowym, także nie jestem w stanie odpowiedzieć, kto się zajmuje. W dystrykcie o wiele pytań, które dostałem dosłownie skierowane również tam, na przykład przez Morak. Tak, oprócz tego mamy w dystrykcie parę osób, które pełnią tak zwaną funkcję brand ambassador, które są odpowiedzialne za wdrożenie tego nowego stylu brandingu, ale także za wyjaśnienie właśnie tego typu kwestii. Może warto byłoby na następne teli po prostu zaprosić jednego z nich do nas. Bardzo dobry pomysł. Nie mamy czasu. Bardzo Wam dziękuję. Zostawię to, abyście mogli zanotować podczas sprawy. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Nasz Division Governor Arkadiusz Baraniok. I ta sesja w ten sposób jest skończona. Teraz będziemy mieli znowu przerwę, czyli mi się podoba, że są tak zajęcia, przerwa, że można się zrelaksować.